dostaliśmy say writing do nauki już konkretnych znaków związanych ze słownictwem zawodowym. Znaki te zostały zamigane przez krakowską młodzież, uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Krakowie. Później tutaj na terenie Mazowsza utworzyliśmy cztery grupy. Celem było przetestowanie, czy metoda ta działa, przyspiesza faktycznie naukę języka migowego. Takie grupy zostały utworzone w Radomiu i trzy w Warszawie. Okazało się, że metoda ta jest bardzo efektywna i skuteczna i przyspiesza znacznie poznawanie języka migowego. Nie jest to pismo, proszę Państwa, obrazkowe, jakby się mogło wydawać, ponieważ zawiera wszystkie elementy języka. Artikulant, czyli układ ręki, fonemy, mimikę i ruch. Wszystkie te elementy za chwileczkę dokładnie Państwu wyjaśnię i opowiem, na czym to polega. I proszę zapamiętać, nie jest to pismo obrazkowe. Trochę z historii, skąd się ten say-writing wziął. U nas w Polsce. U nas w Polsce say-writingiem zainteresowały się dwie osoby na początku lat 70. Pani doktor Iwona Grzesiak, która stworzyła jakby bardzo skrupulatny opis wszystkich znaków dotyczących tego pisma, i pani Lucyna Dugołęcka, która stworzyła słownik polskiego języka migowego zapisany w say-writingu. To jest słownik internetowy, jest to słownik otwarty. Każdy, kto tworzy znak, może swój znak w tym słowniku umieścić. Najbardziej popularny say-writing jest w Stanach Zjednoczonych, a tu w krajach europejskich to Belgia, Niemcy i w Brazylii, to w Ameryce Południowej. W niektórych szkołach, proszę Państwa, say-writing jest wprowadzony już jako metoda nauczania do szkół, ale jako metoda nauczania w szkołach podstawowych, bo to ma znaczenie i taki jest cel say-writingu, że dziecko głuche, wychowywane przez rodziców głuchych, przyswaja swój pierwszy język, czyli naturalny język migowy, i tego języka uczy się zapisywać. Potem dopiero uczy się drugiego języka. I to ma, ten say-writing w zasadzie jest przeznaczony do nauki małych dzieci, które zaczynają pisać. Kilka przykładów zapisów. Symbole, podstawowe trzy symbole w say-writingu, czyli mamy zamkniętą rękę w pozycji literki A, wtedy mamy układ kwadratu. Jeżeli mamy kółeczko zrobione, czy kółeczko zrobione w ten sposób, prawda, do naszych znaków, to mamy kółko. Jeżeli mamy całą dłoń wyprostowaną, to mamy pięciokąt. I to na podstawie, na bazie tych trzech podstawowych znaków opracowane zostały pozostałe. W prawej ręce będziemy mieć pozewnętrzny czarny zapis. Przy lewej, od lewej strony też pozewnętrzny. Zawsze czarny pozewnętrzny. Zresztą to wszystko Państwo macie na płytkach. Na płytce jest cała ta książka, czyli z podstawami say-writingu. Jeżeli jestem nadawcą i mam odwróconą dłoń grzbietem do siebie, to zapisuję tą dłoń jako czarną. Jeżeli mam odwróconą rękę do siebie, czyli wnętrze do siebie, to mam układ biały. No to jest ta rękawica, prawda? Żeby ułatwić ten zapis. Także Państwo możecie też skorzystać z niej za chwilę. I tu mamy właśnie przykłady na podstawie litery B, prawda? Czyli osoba, nadawca, zwrócona ręka do siebie, układ biały. Znaki, które przekazujemy tutaj na wysokości szyi. Musi być szyja uwzględniona. Polski też jest? Też jest. Ale tutaj nie. Tutaj akurat nie ma, ale jest. To jest fragment, bo mówię 40, aż mamy tych. Czyli próbuje się stworzyć, żeby ten język say-writing był w całym świecie. Ale on jest taki sam. Jeden, taki sam? Taki sam. Jest jeden. Zasady są takie same. Proszę Państwa, jest swoistym alfabetem. Znając ten alfabet, możemy zapisać każdy język migowy. Praktycznie sprowadza się to do tego, że jeśli chcemy się nauczyć
języka migowego, jakim mówią w Portugalii, to możemy po prostu się to nauczyć. To jest baza, tak? To jest baza. Tak. No, czyli baza. Można by to porównać do Braille'a troszeczkę. Można. Można porównać do alfabetu łacińskiego, którym Polacy, Czesi, Anglicy, Niemcy zapisują swój własny język. Podobnie jak cyrylicą zapisują Rosjanie, Białorusini czy Serbowie, tak signwritingiem zapisują osoby głuche na całym świecie. Plus jeszcze jakieś tam zależności lokalne. Nie, teraz są świetne, a teksty są jeszcze lepsze.